Jak mogłam znowu dać się oszukać? Doda w przejmującym przekazie, prosi o wsparcie. Doda słynie z tego, że publicznie często porusza kwestie ważne i niejednokrotnie decyduje się na osobiste wyznania, które bywają dla niej bolesne. Tym razem powiedziała o depresji, z którą musiała się zmierzyć i o przeszłym związku, który sypał się na oczach całej Polski, przez który poczuła się mocno oszukana. Postanowiła poprosić swoich fanów o wsparcie. Doda zmagała się z depresją. Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy też wykonywany zawód. Jest podstępna i potrafi wyniszczać od środka, zabierając cały spokój i radość z życia. Zwiększającą się jednak świadomość pozwala coraz częściej na szybsze zrozumienie problemu i jego odpowiednie leczenie. Zmagała się z nią również Doda. Artystka podjęła rękawice i zawalczyła o swoje szczęście, choć zapewne nie było to najłatwiejsze zadanie. Teraz sama wspiera osoby cierpiące na depresję, została nawet ambasadorką kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Niedawno ponownie poruszyła temat choroby i zrobiła to za pośrednictwem Instagrama. Na Instastory pojawiło się kilka nagrań, podczas których pokrótce opowiedziała, co ją spotkało. Nie jestem już taka odporna na niektóre emocje i sytuacje stresogenne. I nawet nie chcę być. Prędzej mi teraz do osoby, która ucieka, niż podejmuje rękawice. Podejrzewam, że każdy, kto przeszedł tę chorobę, doskonale wie, o czym mówię. Nie ma to nic wspólnego z tchórzostwem, tylko z tym, że wszystko, co kosztuje święty spokój, jest drogie, mówiła. Artystka, która niestety na własnej skórze przekonała się, czym jest depresja, teraz sama próbuje wesprzeć inne osoby, którym przyszło z nią walczyć. Z tego powodu wspomniała o pięknej inicjatywie, która może powstać, lecz żeby tak też się stało, potrzebna jest pomoc. Postanowiła poprosić o nią swoich fanów. Na czym ona dokładnie polega? Jak wyjaśniła Doda, prezeska Fundacji Twarze Depresji chciałaby, by powstał największy mural dotyczący tej choroby. Byłby on swoistym pokazaniem nie tylko walki z depresją, ale zapewnieniem skierowanym dla osób cierpiących na depresję, że w tych trudnych chwilach nie są sami, by pamiętali, że warto walczyć o siebie i swoje szczęście, a przede wszystkim zdrowie. Pomyślałam, że może chcielibyście wspomóc tę inicjatywę. Dla niektórych to tylko bazgroły na murze, dla niektórych, jadących samochodem, przechodzących ulicą, jadących autobusem, którzy mają naprawdę ciężki czas, borykają się z jakimiś okropnymi chwilami tej choroby, gdy zobaczą tę ścianę i nagle poczują, że nie są sami, że jest wyjście, to natchnienie do walki o siebie, które da nadzieję, tłumaczyła Doda. Doda szczerze o depresji. Jakiś czas temu Doda udzieliła Annie Morawskiej-Borowiec szczerego wywiadu, w którym opowiedziała, jak przebiegała u niej depresja i z czym musiała się zmierzyć. Artystka wyjaśniła, że był to dla niej bardzo trudny czas i musiała się skupić na sobie i powrocie do zdrowia. Choroba przyczyniła się do tego, że nie mogła robić tego, co kocha, czyli śpiewać. Nie wychodził ze mnie głos. Takie zaciśnięte w szyi, jakby nie można było oddychać, wspominała. Doda mówi o nieudanym związku. Doda podczas tej rozmowy podkreśliła, że jej chorobą wyniknęła z przyczyn zewnętrznych, do których zaliczyła m.in. niepowodzenia w relacjach damsko-męskich.
Wspominała, że kolejny nieudany związek i obawa przed samotnością nie napawały ją optymizmem. Postanowiła szczerze powiedzieć, z czym wówczas musiała się zmagać. Nie ukrywała, że rozpadająca się na oczach fanów relacja z partnerem była dla niej ogromnie trudna. Po pierwsze, któryś raz nie udaje mi się w związku, czuję się niechciana, niekochana. Wyolbrzymione w mojej głowie to, że do końca życia będę sama, bo przecież jestem już taka stara. No i jestem Dodą, a to czasami przekleństwo, bo rodzi straszne kompleksy i nienawiść u partnera. Mam prawie 40 lat, kolejny związek mi się sypie na oczach całej Polski. Po drugie, jak mogłam znowu dać się oszukać, nabrać, i znowu na oczach tylu ludzi. Po trzecie, przytulam wszystkie dziewczyny, które wyszły ze związków z przemocą psychiczną, bo wiem, co to znaczy, wyjaśniła Doda.